Siemaczko, moi drodzy widzowie, z tej strony wasz kochany prezes Ziaro i dziś wydaję wam wspaniałą 80, na którą czekacie już z półtora roku. No, tak będzie. Jak wydawałem linkę, a to było na początku roku 2019, to jest właśnie 80, a to 40, to już chcieliście ją dostać. No, ale później miałem problemy, nie mogłem nagrywać, później nagrywałem, nie chciałem się jej dokończyć. No, ale teraz usiadłem na odcinku elekcji tak zwanej, zrobiłem do niej światła, później dodałem parę jeszcze konfiguracji. No i miała być wydana w modpaku, ale nie będzie. Jest dziś! Rozumiecie to? Jest dziś! Tak bardzo chcieliście ją dostać i w końcu jest dziś do pobrania. Mam nadzieję, że też będzie pod nią tak hucznie jak pod innymi moimi modami, czy nie wiem, Mauserem, czy 80, pod zajebiste staty tam robicie. Coś mnie dziś gardełko boli i mam trochę inny głos, ale mam nadzieję, że wam to nie będzie przeszkadzać. Pokażę wam najpierw, co 80 posiada, a później przejdę i pokażę wam taką mini zapowiedź 40, która będzie na za tydzień. Na pewno na za tydzień, bo już tam jest trochę przy niej zrobione. Nagrywam we wtorek, a wtorek to jest 9 czerwca, więc jest bardzo wcześnie przed tą niedzielą wymarzoną. Pewnie czwartek dodam, bo będę na budowie i będę matował malucha. Taki samochodzik fajny, będzie z nim odcinek na YouTubie. Mniejsza o to, przychodzimy. Teraz zobaczymy błędy vlogu. Raczej nie ma. A nie ma żadnych błędów, są tylko, że tam partycje, czyli że kurz od tego, od kół i dym. To wszystko. Pomysłów na konfiguracji żadnych nie miałem. Raptem jest, nie wiem, 2, 4, 6 konfiguracji, to jest max. Więcej nie miałem, w ogóle nie miałem pomysłów na konfigi tu, bo ten model nie jest rozłożony. Ale tak czy siak wyszedł i chyba zajebiście, bo skoro tak chcieliście go dostać, więc co? Mamy obciążniki przód, no, przy zaczepie, czyli takie dodatkowe, z spodu wyjęte od 80. Nie, to są od większego jakiegoś Ursusa. Obciążniki. Mamy też obciążniki z tyłu, czyli takie nowe od Ursusa 80. Ach, kurwa, podpisane jedynka Mafia Solec. Dobra, zapomniałem usunąć to, ale nieważne, jakby tego nie było, nie zwracajcie uwagi. Mamy konsolę odwracacza, tak jak nagrywałem na poradnik, że mamy jedną i drugą. Kto śledzi mój kanał, to wie, co ta 80 już posiada. To samo mamy chlapacze i mamy też ustawienia kół, czyli bez napędu i z napędem. Te RWD, AWD to nie ja wymyśliłem, tylko to Kasztan, jak programował go do Farminga 17. I to nie jest żaden, o, jakiś fan napisał, jakiś Krzysiek, dobra, później ci odpiszę. To nie jest żaden konwercik, jak to wypiszecie, konwert z 15, 17, tak jak 40, o, jakiś ulep konwert. Dzieciaki, jak wy mnie denerwujecie, kiedy piszecie, to są konwerty. Jeżeli by był to konwert, to by był śmietnik, nie mod. To nie jest żaden konwert. Ja nie konwertuję, bo to gówna są nie konwerty. To jest programowanie na nowo. Kasztan go programował do 17, a do 19. Owszem, wziąłem z niego tam parę tych, na przykład konfiguracja linii, znaczy no, no, niektóre te indeksy wziąłem od niego, taki w autorach będzie jako programowanie do Farminga 17. Ale ja programowałem go do 19 i zresztą, na samym, tylko co Farming 19 pojawił się do kupienia, do pobrania, od razu go nabyłem. 80 zrobiłem, widzieliście nawet na odcinkach ją z modem ręki i tam dalej. No, kto śledzi kanał, to wie. No to kurwa, dzieciaki, nie denerwujcie mnie z tymi konwertami, dobra? Bo nie jednego już wyzywam, że denerwuje mnie, ale miesza o to. I mamy jeszcze tak, drzwi, mamy drzwi zdjęte i założone. Dlaczego tak? A dlatego, że niektóre osoby sobie właśnie przy takiej 80 zdejmują drzwi, bo nie wiem, bardziej mu się podoba czy coś. No po prostu nie miałem też pomysłów na konfigurację żadne, więc zrobiłem w ten sposób. To sobie zrobię taką wersję monstrualną. Kupię. Nie ma błędów. I kupię sobie taką bidotę. Taką jak ma mój kolega. Zardzewiało. Nie no, pozdrawiam. Będzie wiedział, o kogo chodzi. O, taką też bidotę. Kupię sobie. Tak, i belka jeszcze do niego pasuje, belka polowa od 60 Mafi Solec. Link będziecie mieli w opisie do niej. Odpalanie na klawisze Enter, czy to jest tak umie. Zobaczcie, widzicie, są animacje odpalania, czyli przekręcanie, wszystkie wajchy.
wszystko to jest. Diody, no tak jak oglądaliście kiedyś, to wiecie. Wszystkie animacje wszystkiego, co może tylko być. Nawet farmer ma tak rękę ułożoną, jakby to był mod ręki, chociaż to nie jest mod ręki, to jest tylko po prostu, wiecie, tak ręka ustawiona, bo nie mam tu pomysłu. I otwieranie na mysz, lewy klawisz myszy to jest lewe drzwi, prawy klawisz myszy to są prawe drzwi i klapa przednia, widzicie, ta maska. I jak przytrzymamy obydwa klawisze myszy, to mamy dach i szybę. No i teraz zobaczcie, że widzicie, jeszcze nawet farmer ma ruchomą rękę, jak biegi zmienia. To tak, już bardzo, bardzo dawno, z półtora roku to zrobiłem i tak już sobie to zostało. W tej wersji mamy to samo, tylko po prostu bez napędu. I to wszystko. Ursus Belka, tak jak mówiłem, na styk pasuje, ale pasuje, jakby ktoś chciał bardzo mieć taką belkę. Nie będę tu przecież specjalnie robił do tej 80-ki specjalnie belki, co nie? Światełka pokażę wam. Światełka na klawisz F. Mamy diody. Zapalimy. Widzimy. Dopiero jak będzie nam się akumulator ładować, to będzie dioda, że światło się zapaliły. Nie wiem dlaczego, ale tak farmik jest zjebany w tym. Może to można naprawić, ale już nie chciałbym się przy tym siedzieć, bo mi to po prostu nie przeszkadza. I tak na to nie wnikam. No. Światełka, tak jak był poradnik. Zrobiłem też lewo tu lampę, że niby działa, chociaż miała nie działać. Samo wszystkie halogeny. I koguta nie było, tak jak mówiłem, że nie będzie, bo trochę by tu nie pasował. Koguta nie ma, chociaż klikam teraz home. I mamy też rękowskazy oraz wspaniałe hamulce. Modyfikacja dosłownie na totalnym, standardowym skrypcie, chociaż zajebiście wygląda z tym napędem. I do niej sobie już półtora roku temu zrobiłem zajebisty pług. Może ten pług już jest do farminga zrobiony. Ten. Nie wiem. Ja go znalazłem do 17 i sobie go po prostu przerobiłem do 19. A to było, chłopaki, mówię wam, półtora roku temu. To było na początku roku 2019, jak wydawałem linkę. Na pewno teraz jest nie jeden taki zrobiony, bo widziałem, że jest dużo, bardzo mnóstwo ulepów robionych do farminga. Ktoś doda udimy, w ogóle bez tego materiału, że to chropowate czy coś, i wydaje tak, boże, jakie to są, świeci się jak psu jajca, dlatego ja zostaję przy fototeksturach i wiedzcie, że Prezes Jaro będzie robić fototekstury. No. I tu ma konfigurację nalepki, bez nalepek, ale on się pojawi w modpaku. Tak samo jak te resztę. Dobra, przechodzimy teraz na szybki zwiastun 40. Co będzie na za tydzień. Błędów. Jakieś błędy mi wywalił, ale wiecie, to już zawsze jest, cały czas jest dopracowane. Moving parts, czyli coś z tymi drążkami od ośki lekkiej. Widzicie, jest oś lekka. Z drążkami. Ta wspaniała, którą bardzo chcieliście, oś. Mamy właśnie oś od 55 i od napęd. Jak mamy oś od 40, to mamy konfigurację R16 i R18. Oś od 50 mamy R16, R18, balony i balony. No nikt mądry nie wstawia do zwykłej ośki od 40 tej miękkiej, tej tak zwanej tej kamiennej, balonów. No to kurwa zabić się można na tej ośce. I skręcać tymi drążkami jeszcze, kurwa, jak masz balony szerokie. No głupi tylko ty byś wstawił. Co tam, zaczę przód bez niczego. Zaczep, przód, właśnie ten o 40, czyli jest tylko ten haczyk. I 55 z obciążnikami. Obciążniki z tyłu to te same co od 80, przy 60 mafisole, czyli mamy taką 40 i taką 40, jak kto woli. Maska światła, lampy od 40 i lampy od 55. Nie wiem, czy to jest fakt, czy nie, ale że 40 ma te większe lampy, a 50 ma mniejsze. Nie wiem, jaka jest z tym prawda, ale tak zrobiłem. Jeżeli zrobiłem tu źle, poprawcie mnie, bo wiem, że macie 40 i lepiej się na tym znacie. Ja nigdy nie miałem do czynienia z 40 prawdziwo, ale rozmawiałem z chłopakami z PGR-ów, mechanikami, i opowiadali mi, że kiedyś jak się rozjebał most w 55, a silnik był sprawny, a w 40 wyjebało wagę na wałku i dziura się tu zrobiła w silniku, to rozjeżdżali, rozkładali 40 na pół, 50, składali do 40 mostu silnik od 55 czy 60 i tak dalej, zapierdalali, że to pasuje, chociaż tylko jest różnica w moście, bo 40 ma coś tam ze matkami inne,
zwolnicami też i dlatego tak nie wyje jak 60 czy 55. Miesza o to, jak to wie, to wie. Silnik 40, 55, 40 turbo, 55 turbo. Konsole to tam kabiny, na razie puszka, ale będzie jeszcze nagrak, jeszcze jedna. Błotniki zmieniają się na każdej konfiguracji, czyli jak sobie teraz wezmę 16, to są takie, wezmę sobie 18, to są do 18 i tak dalej. Błotniki to samo co jest tam, tłumiki, no tłumik do 40 i właśnie śmietanka, która po odpaleniu znika. Ciekawy bajer. I tak to właśnie wygląda. Kupię sobie taką. I no, tak to właśnie wygląda. No i proszę mi nie pisać, że to jest ulep jakiś z starego farminga, bo to jest 40 robiona właśnie, żeby wyglądała jak 40, tylko że ma dużo konfiguracji, to nie? Sam możemy zrobić 55 z niej. Mniejsza o to. Naprawdę, dzieciaki, nie denerwujcie mi, pisząc, że to są konwerty, bo ta 40 jest programowana pod farminga 19. I na ten odcinek będzie to wszystko. Jak będzie tutaj z 500 kciuków w górę, 5000 wyświetleń, to będzie zajebiście. Naprawdę będę taki wdzięczny, że to 40 dostaniecie od razu w niedzielę za tydzień. No kurwa, nie no. Panowie, postarajcie się, 500 wyświetleń tu, 5000 kciuków w górę i 40 do was w przyszłym tygodniu leci z konfigami jeszcze lepszymi, bo jeszcze są plany na konfigurację do niej, więc to nie jest wszystko. No. To na tyle. Dziękuję za oglądanie. Siemaneczko.